Niewiele jest słów w naszym języku religijnym, które wzbudzają delikatny uśmiech, powątpiewania i niezrozumienia. Jest jednak wśród nich słowo, które przez wieki kształtowało całe życie chrześcijańskie i wprowadzało ludzi w świat życia Bożego. Tym słowem jest słowo mistyka. Dzisiaj powiedzenie o kimś, że jest mistykiem, brzmi raczej jako belga i kieruje nasze myśli ku zdewociałej pobożności. A przecież mistyka to prawdziwe i głębokie doświadczenie Boga. Tylko mistyk zrozumie prawdziwą treść słów, które śpiewaliśmy w dzisiejszej jutrzni. Bo Jego łaska trwa na wieki. Cokolwiek by się wydarzyło, Jego łaska trwa na wieki. Mistyk z łaski żyje i wie, że jest to łaska na zawsze, a Bóg nigdy nie wycofuje swojej obietnicy. Jak obiecał, tak zrobi. Dlatego mistyk nie odczuwa niepokoju, czy Bóg wysłucha, przyjmie, wypełni. On się co najwyżej obawia tego, czy będzie umiał wołać do Boga, czy będzie umiał dawać mu to, co się mu słusznie należy. I wreszcie może obawiać się tego, jak przyjąć wypełniającą się obietnicę. Każdy człowiek autentycznie wierzący jest mistykiem. To przekonanie dalekie jest od oczekiwania, że mistyk to ktoś wyjątkowy, nadzwyczajny, najlepiej obdarowany zjawiskami nadprzyrodzonymi. Mistycy to ludzie zwyczajni. Kto wie, może to są najbardziej zwyczajni ludzie świata. Cechuje ich pokora normalności. Papież Klemens I pisał o tej autentycznej miłości chrześcijan: w miłości nie ma nic prostackiego, ale też nic wyniosłego. Mimo to mistycy to raczej osoby tajemnicze. Nie można się im dziwić. Żyją jakby w dwóch światach. Częściowo w ludzkim, częściowo w duchowym. Ich zjednoczenie z Bogiem jest tak bliskie, że mają trudności z pozostawaniem w ludzkiej rzeczywistości. Z każdą chwilą coraz bardziej pragną znajdować się bliżej Boga. W tym doświadczeniu przypominają pierwszych chrześcijan z listu do Diogneta, gdzie czytamy: są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, z własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Tak naprawdę bardzo łatwo jest odróżnić mistykę od dziwactwa. Świętemu Filipowi Nereuszowi kazano kiedyś sprawdzić, czy pewna siostra jest mistyczką. Święty odwiedził siostrę i zapytał: czy siostra jest mistyczką? Tak, jestem, odpowiedziała. Idąc tutaj, mówił, zabrudziłem sobie buty. Czy siostra mogłaby mi je wyczyścić? Na co siostra wykrzyknęła z oburzeniem: ja, mistyczka, mam tobie buty czyścić? André Frossard napisał, że jeżeli XXI wiek będzie chciał się zmienić, to może tego dokonać,
jedynie przez nowe spojrzenie, spojrzenie mistyczne, które zawsze dostrzega wszystkie rzeczy po raz pierwszy. Mistyk jest zawsze zachwycony Bogiem, tak jakby go po raz pierwszy spotkał. Mistycy to ludzie, którzy widzą więcej, doświadczają głębiej, kochają mocniej. Może dlatego spotykają się z niezrozumieniem i wyobcowaniem. Uciekają od ludzi, a jednocześnie chcą dla nich żyć. Oddają swoje życie Bogu i jednocześnie tracą własne życie. To, co cenne w naszych oczach, jest dla nich godne pogardy. A to, co nam wydaje się bluźnierstwem i nic nieznaczącym faktem, dla nich staje się motorem życia. Mistyk poprzez kontemplację, ciszę, skupioną uwagę żyje w innym świecie, który jest niedostępny dla większości ludzi. Ale on jest niedostępny nie dlatego, że Bóg zabrania wejścia w te rejony, ale dlatego, że brakuje wiary w to, że taka droga w ogóle istnieje. Droga mistyczna wymaga wysiłku, cierpienia, realnego zmierzenia się z samym sobą. Kto wie, może właśnie dlatego chętniej zajmujemy się charyzmatami niż mistykami. Droga charyzmatyczna wydaje się drogą na skróty. Wszystko jest udzielane od razu, natychmiast. Doświadczenie Boga przychodzi tam często bez naszego wysiłku. Oczywiście nie zaprzecza to autentyczności tej drogi, ale wydaje się ona mniej doskonała niż droga, którą podążali święty Jan od Krzyża, święta Katarzyna ze Sieny czy święta Hildegarda. Prawdziwa mądrość jest dostępna przez głęboki związek z Bogiem. Pisał o tym wspomniany przed chwilą Jan od Krzyża. Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie innych. Niech to zdanie będzie dla nas świadectwem tego, że mistyka to nie jest jakiś relikt średniowiecza, który zanika w odmętach XXI wieku, ale to autentyczna i prawdziwa droga, która wielu może doprowadzić do świętości.